Zwycięzca przetargu będzie miał za zadanie zaprojektować m.in. budowę nowych ciągów pieszojezdnych i pieszych oraz wydzielenie i zagospodarowanie stref takich jak polana rekreacyjno-wypoczynkowa, strefa wypoczynku, wystaw, zabaw dla dzieci. Wykonawca będzie też musiał zaprojektować nowe oświetlenie, wykonać analizę i aktualizację inwentaryzacji zieleni oraz zaprojektować nowe nasadzenia drzew i krzewów, łąkę kwietną, ogrody deszczowe czy zielone ściany. Chcemy, aby w tym parku pojawiły się różne strefy. Strefa zabaw dla dzieci, strefa wypoczynku, ale też strefa wystaw, taka polana rekreacyjno-wypoczynkowa, czyli coś zupełnie nowego, jednocześnie przy zachowaniu dużej ilości zieleni. Oprócz tych działań dodatkowych, klasyka, jeśli chodzi o rewitalizację parków, czyli nowe oświetlenie, nowa mała architektura, nowe alejki, czyli wszystko to, co sprawia, że z takiego miejsca korzysta się wygodnie. Według koncepcji wzdłuż obecnego głównego kierunku przemieszczania się pieszych na osi północ-południe ma powstać konstrukcja pergoli stanowiącej miejsce odpoczynku i integracji. Pojawią się też nowe elementy małej architektury, takie jak ławki bujane, leżaki, hamaki, altany, stojaki rowerowe, budki lęgowe dla owadów i ptaków. Na oferty w przetargu Urząd Miejski czeka do 30 marca. Wykonawca będzie miał na opracowanie dokumentacji maksymalnie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.